Jacek Jeszke to utytułowany polski tancerz. Może poszczycić się wieloma sukcesami na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Jego poziom potwierdza najwyższa klasa taneczna S w stylach standardowym i latynoamerykańskim. Do programu dostał się poprzez casting. Dzisiaj w parze z młodą aktorką Anią Karczmarczyk walczy o kryształową kulę. Na początku jakby mi ktoś powiedział, że będę w tym programie i dojdę tak daleko, to bym nie uwierzył. No ale co, zdarzyło się. Chciałem dać z siebie wszystko, ponieważ jestem tam pierwszy raz, dlatego przed pierwszym tańcem byłem tak naprawdę najbardziej zestresowany. Miałem przygotowania ponad miesiąc do tego pierwszego odcinka, dlatego chciałem wypaść jak najlepiej. No i co, udało się. W pierwszym odcinku dostałem maksymalną liczbę punktów, no i wszystko poszło dalej później. Na początku występ w programie traktował jako jednorazową przygodę. Teraz nie wyklucza możliwości wystąpienia w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami. Myśleć o tym, jak tutaj pogodzić to razem z tańcem zawodowym, będzie ciężko, dlatego no zobaczymy. Nie wiem, czy to jest jeden raz. W najbliższym programie Jacek i Ania zawalczą o udział w wielkim finale. Dziękuję tutaj wszystkim, którzy w ogóle mnie wspierają, którzy za mnie trzymają kciuki. No i już jestem tak daleko, jest już tak blisko tego wszystkiego, całego finału, dlatego myślę, żeby proszę dalej o głosy i o to, żeby ludzie dalej oglądali, trzymali kciuki i no jeżeli będzie się podobać, to proszę o dalsze SMS-y i dalsze wsparcie. Oczywiście zachęcamy do wspierania Jacka i Ani.